Jeśli nie radzicie tym tak samo jak ja, zostawcie koniecznie łapkę w górę, bo inaczej to mi się nie uda. Znaczy, no bo jak nie zostawicie łapki w górę, to oni jakby zepsują tą mapę, ona cała wybuchnie, a chcielibyśmy raczej, żeby nie wybuchła. Chociaż może jeśli oprócz łapki zostawilibyście również suba i dzwoneczek, to na końcu sam ją wybuchnę. Kusi, kusi, nie? Among Owy McDonald? Czekajcie, czekajcie, co? Kosmo McDonald? Nie, no ludzie, nawet w Amongu daliście McDonalda. I to nie jednego, bo ten ludzik też ma czapkę w kształcie loga McDonalda. Co wy macie z życiem? Dlaczego wy wszędzie wypchniecie McDonalda! Ja rozumiem, jak był temat miasto, okej? Okay? Ale teraz jest temat Among Us. Gdzie w Amongu można zmieścić McDonalda? Jak widać, da się. Nawet KFC. Jak ich jest tutaj ze 100, albo nawet więcej? Czy to jest serio jakiś rekord świata? Among Us, ale mamy 100 impostorów! Jakby ten, no, co to jest? Balon frytki, tak? Na mapie jest Among Us. Aha. Czy to się klei kupy? Kompletnie nie, ale to jest odcinek 100 widzów buduje, więc to jest całkiem normalne, że wszędzie buduje się McDonalda. Jedyny plus jest taki, że jeszcze na tym statku nie ma nigdzie McDonalda. Chociaż pewnie właśnie teraz wykrakałem. Dosłownie wykrakałem. Co to jest? Nie pozwalam. Na tym statku nie będzie ani jednego McDonalda. Nie ma takiej opcji nawet. Weźcie zamiast tego maka, zajmijcie się silnikami. I ile nowych McDonaldów tutaj powstało? Bo pewnie z 5 milionów wiedziałem, oczywiście, bo jakby to inaczej. Apolożka, dziękuję za żelazo i jeszcze wielkie lizaki z żelaza. O, jeśli wy chcielibyście podarować mi coś na święta, pamiętajcie o subie, ponieważ się dobijemy do świąt 120 tysięcy. Taki, wiecie, prezencik dla mnie, dla was też, bo filmy są codziennie, więc jakby codziennie mam dla was jakiś prezent. Co w ogóle? Żelazny lol? To zabrzmiało bardzo szlachetnie, ale takie nie jest, bo budujemy na tych odcinkach tylko McDonaldy. Nie goń mnie, proszę, daj mi spokój! On mnie goni, co on ode mnie chce? A teraz ja go gonię i on ucieka. Co? Czy my graliśmy właśnie w berka? Fajne 100 widzów, raz się trochę pobuduje, raz się trochę pogra w berka? Co do jednej kratki, dosłownie wszędzie są postacie z Among Us. Albo McDonaldy, wiadomo, takie dwie podstawowe rzeczy w tej serii. Wow, a tu ktoś właśnie wyleciał. Ciekawe, czy był impostorem, co nie? Jak myślicie? Ja myślę, że fejkował taski. Śledź as. Czy mi się wydaje, czy ktoś właśnie wymyślił nową i jeszcze lepszą nazwę dla Among Us? Przecież jeśli ta gra nazywałaby się Śledź As, to byłaby najlepsza na świecie! Chociaż w sumie teraz już jest fajna, co prawda druga na świecie zaraz za Minecraftem, ale każda gra, która ma w nazwie Śledź, byłaby numerem jeden, nawet przed Minecraftem. Więc pamiętajcie, że jeśli kiedykolwiek będziecie tworzyć grę, nazwijcie ją coś ze śledziem albo coś z dorszem, to wtedy serio to będzie dobra gra, gwarantuję wam. Tajny McDonald's? Co? Nie, 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 proszę, nie mówcie mi, że zrobiliście tajnego McDonalda w środku. To się nie dzieje. Jakim cudem ktoś na mapie z Among Usa zmieścił w środku McDonalda? Dla ludzików z Among Usa. Za dużo dla mojego mózgu. Uciekam stąd i idziemy sobie też normalną mapę. McDonaldy kolejne, tak? Chociaż ja akurat wolałem ścianę z ciast. Ej, co to jest? Urwisek stary, wiesz co? Mi to trochę wygląda jak taki budynek na farmie. Suwal, gościu, co to jest za potwór? Podobno smakuje jak kurczak. No ja bym powiedział, że to bardziej taki makaron z sosem carbonara. Ale nadal powiedzcie mi, co tutaj się stało? Dlaczego on ma oczy jak żaba i usta jak jakaś ośmiornica? To jest przerażające, Suwal. Co ty masz w głowie? Mózgo lata ręka, mózgo lata ręka, mózg, co? Ej, co jest, bo nie czaję? Aha, czyli może sobie jakby zwiedzać mózg tego gościa? Podejrzane, raczej bym z tego nie skorzystał, dlatego stąd idę. Urwisek, coś ty tutaj narobił! Jakie kaczki, co? A, czy ja coś wygrałem? Wygrałem kaczki, super. Czyli to była chyba ta zła strona. W takim razie, co jest tutaj, ziomeczku? Żyrafy! Okej. Okay. Gościu, grubo ryjesz mi baję, bo nie mam bladego pojęcia, o co ci chodzi. Po jednej stronie są kaczki, a po drugiej żyrafy! Dajcie znać w komentarzu, co wolicie. Ja chyba wolę w sumie kaczki. Ale to, co dalej się dzieje na tej pracy, to jest dla mnie zagadka. Kliknij ten przycisk, jeśli obiadałeś pracę. Dobra, spoko, jakby ten guzik wcale nie jest podejrzany. Na pewno nie ma żadnego TNT. Na pewno nie wysadzisz właśnie połowy No, to można było się tego spodziewać, nie? Super, no właśnie tego brakowało! Wysadźmy wszystkie prace. O, już twój koniec! Ha, ha, ha! Umiem robić kabelki i suba też chyba umiesz zostawić. Co? Ale jeśli zostawicie suba tak, jak on robi kabelki, to jakoś tego nie widzę. Co tutaj się stało? Wysadził to sam niechcący. Co za gościu? Także, no, z tej pracy zostało prawie nic. Znaczy, są tu jakieś nogi. Nogi, na które założony jest ręcznik. Czy tylko mi to wygląda na ręcznik? Serio, nie wiem, o co tutaj chodzi. Ale ogólnie ta praca jest dziwna, nie? Znaczy, byłaby bardzo ładna, gdyby nie była wysadzona. Takie, wiecie, małe komplikacje. Mimo wielu komplikacji odpoczywam na ferajnie. Nie potrzeba ni wakacji. Tutaj jeszcze ma jakiś palec, który wskazuje. Ej, one chyba nie mają rąk, nie? Albo nie, w sumie mają. Czekajcie, nieważne. Ale przyznajcie sami, wygląda to przekozacko. I aż się prosi, żeby zrobić tutaj jedną ważną rzecz. A dokładniej to. A co to są za odcinki na ekranie? To całkiem ciekawie. Szczerze, ja bym kliknął ten po prawej. Wiecie, tam budowaliśmy plac zabaw, więc jakby jeśli lubicie plac zabaw, ja na przykład bardzo lubię, to kliknijcie i zobaczcie, jak one tam wyszły. Polecam cieplutko, żelazny.pl.